Witajcie na kanale Obeznani. Pogoń za pięknem trwa, a niestety młodość przemija. Bardzo popularną metodą odmłodzenia jest wstrzyknięcie botoksu. Co to jest botoks, jakie są zalety oraz wady takiego zabiegu, dowiecie się z materiału. Zapraszam do oglądania. Botoks, czyli jad kiełbasiany, to tak naprawdę nazwa handlowa toksyny botulinowej. W naturalny sposób powstaje w zepsutych wędlinach i konserwach, stąd nazwa jad kiełbasiany. Połknięty jest silną trucizną, ale wstrzyknięty w niewielkich ilościach w mięśnie nie ma trującego działania. Początkowo działanie botoksu wykorzystywano w neurologii i okulistyce. Toksynę botulinową stosowano do usuwania nadmiernego napięcia mięśni u dzieci chorych na porażenie mózgowe czy ludzi po udarze mózgu. Leczono także nią zeza, i wówczas zaobserwowano, że ma pozytywny wpływ nie tylko na oczy, ale przy okazji wygładza zmarszczki. I tak oto metodą prób i błędów opracowano odpowiednie dawki, które można wstrzykiwać, a także sposoby wstrzykiwania preparatu. Najczęściej jest stosowany do wygładzania poziomek zmarszczek na czole, kurzych łapek wokół oczu oraz linii między brwiami. Wygładza także bruzdy na szyi i zapobiega opadaniu skóry w kącikach ust. Wstrzyknięcie botoksu powoduje zablokowanie impulsów nerwowych, które wędrują do gruczołów potowych, a w wyniku tego następuje zahamowanie wydzielania potu. Jest to zatem rozwiązanie dla osób cierpiących na nadmierną potliwość. Nadmierna aktywność mięśni w określonych częściach twarzy, a także codzienna mimika powoduje powstawanie zmarszczek. Wszystko przez sygnał z włókna nerwowego, który daje impuls, by mięsień się skurczył. Wstrzyknięty w określony mięsień botoks blokuje przesyłanie bodźców z zakończeń nerwowych do mięśni. Dzięki temu stają się one rozluźnione, a skóra wygładzona, co w efekcie powoduje spłycenie zmarszczek. Znamy już zalety. Wygładzona skóra, młodszy wygląd, zmiana rysów twarzy, pozytywne działanie neurologiczno-okulistyczne. Sam zabieg także nie jest mocno inwazyjny i o wiele tańszy niż operacja plastyczna. Potrzebny czas rekonwalescencji też jest o wiele krótszy. Pomówmy teraz o minusach. Sam zabieg, choć tańszy od operacji plastycznej, należy powtarzać, ponieważ efekty są przemijające. Dodatkowo wyniki badań włoskich naukowców wykazują negatywny wpływ jadu kiełbasianego na cały układ nerwowy, począwszy od komórek nerwowych aż po pracę mózgu. Jest to skutek przemieszczania wstrzykniętej domięśniowo substancji wzdłuż komórek nerwowych. Do tej pory sądzono, że rozkłada się ona tylko w miejscu wprowadzenia do organizmu. Stąd częstym efektem ubocznym są bóle głowy, zawroty oraz nudności. Warto pamiętać, że zablokowanie mięśnia, aby się nie kurczył, powoduje utratę kontroli nad tym mięśniem. Zmienia się zatem mimika twarzy, która w tym przypadku jest ograniczona. Do rzadkich, ale jednak zdarzających się powikłań po zabiegu należy opadanie mięśni. Problem ten uzależniony jest od miejsca wstrzyknięcia i pojawia się, gdy użyta dawka preparatu była zbyt duża. Na przykład, jeśli została wstrzyknięta w celu redukcji kurzych łapek wokół oczu, to możemy mieć problemy z mrugnięciem lub wywinięciem powieki. Każdorazowe wstrzyknięcie botoksu powinno być poprzedzone szczegółowym wywiadem, a dawka dobrana indywidualnie do pacjenta. Na fakt, że botoks w nieodpowiednich dawkach może być groźny dla zdrowia, wskazują także statystyki. W latach 2003-2005 na całym świecie odnotowano aż 1500 przypadków ciężkich zachorowań oraz zgonów po wstrzyknięciu botoksu. Warto się zatem zastanowić, czy nie prościej, a na pewno mniej boleśnie, będzie pokochanie swoich zmarszczek. Każdy wiek ma swoje prawa, więc zmarszczka tu czy tam nikogo nie zdziwi. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Już wkrótce kolejne. A tymczasem zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrypcji. Pa!